Cześć kochane dziewczyny. Ja przez lata prowadzenia bloga po moim pierwszym poście na temat skutków odstawienia antykoncepcji dostawałam od Was mnóstwo pytań i komentarzy o to, jak poradzić sobie z wybadaniem po odstawieniu, ile takie wybadanie może trwać i co może pomóc. Nagrywałam już wcześniej filmik o wysypie po odstawieniu i takim trądziku po odstawieniu. Tym razem zajmiemy się włosami, bo niestety z autopsji coś o tym wiem. Wiem też, co może pomóc, na czym polega tutaj problem i chciałabym dzisiaj pokazać taki, no nie wiem, zestaw, może ratunkowy zestaw, który pomoże jakoś się przed tym wypadaniem albo zabezpieczyć, albo generalnie szybciej sobie z nim poradzić, jakoś zmniejszyć je, wprowadzając też większą równowagę hormonalną w naszym organizmie po odstawieniu, które taką totalną burzę na pewno powoduje. Takie rzeczy, które będą wpływały na nas od wewnątrz, które mogą nam pomóc, możemy stosować również od zewnątrz. I chciałabym zacząć tutaj od wcierek i takiej wcierki, którą możemy sobie w łatwy sposób przygotować same w domu. A pierwszą rośliną, która jest taka najbardziej znana i najbardziej popularna, myślę, że jej obecność tutaj Was nie zaskoczy, jest kozielatka. Ja mam tutaj nasiona kozielatki, z których zrobimy wybar, ale kluczowym będzie tutaj dodatek kwiatu czerwonej koniczyny, który jest już troszkę mniej popularny w świecie wcierek, ale zdarza się, że też pojawia się w różnych kosmetykach do włosów. Jeden z takich kosmetyków zaraz Wam pokażę. Moim zdaniem takie połączenie jest najbardziej korzystne. Kozielatka naprawdę fenomenalnie wpływa na włosy i ona swego czasu była naprawdę bardzo, bardzo popularna. Na blogach, na YouTubie te wcierki z kozielatki wszędzie się przewijały, pomimo jej rosołkowego zapachu. Działanie okazywało się być na tyle fajne, że naprawdę warto to było przecierpieć. Natomiast czerwona koniczyna jest troszkę mniej znana, a ona posiada tutaj taki zestaw fitohormonów, które mogą w momencie odstawienia antykoncepcji bardzo pomóc naszym włosom, ogólnie pomóc nam też od środka, jeśli chciałybyśmy stosować taką koniczynę wewnętrznie, ale to jeszcze o tym zaraz Wam opowiem. Więc zamiast przygotowywać taką klasyczną wcierkę wyłącznie z kozielatki, w momencie, kiedy ją zalewamy albo gotujemy, dodajemy tam na przykład łyżeczkę albo dwie łyżeczki kwiatu czerwonej koniczyny. Ja tutaj mam taki kwiat, który już jest rozdrobniony, natomiast zdarzają się też takie nie wiem, herbatki, czy też po prostu takie opakowania, w których ten kwiat jest cały i on jest naprawdę bardzo, bardzo piękny. Czerwona koniczyna będzie świetnie wpływała na nasze włosy w takich momentach jak momenty odstawienia, ale również na przykład przy wypadaniu włosów w okresie przedmenopauzalnym albo w okresie menopauzy, więc jeśli na przykład Wasza mama ma problemy z wypadaniem włosów właśnie z tego względu, to myślę, że możecie też jej polecić czerwoną koniczynę. Ona genialnie wpływa na cały kobiecy układ hormonalny. Jeśli nie mamy do czynienia z jakimiś bardzo wysokimi stężeniami estrogenu, a nasz estrogen jest właśnie chwilowo troszeczkę niżej, troszeczkę niższy, to czerwona koniczyna może nam bardzo pomóc. Ja mam ją też w formie tabletek, to jest Fushi. Fushi to jest bardzo fajna marka suplementów, która ma te zioła naprawdę wysokiej jakości i te składy są super. Tutaj jako Red Clover w takiej formie też możemy nawet odrobinkę przed samym odstawieniem parę dni albo już po odstawieniu sobie taką koniczynę w formie tabletek dodać i ona naprawdę nam pomoże. Wracając do wcierki, możemy oczywiście takiej czerwonej koniczyny szukać też we wcierkach. Ona jest rzadziej spotykana, natomiast kozieradka w niektórych wcierkach się dość często przewija i jest też parę innych ziół, o których tutaj nie będę mówić, ale na blogu w tym poście będziecie miały całą listę wcierek, które potencjalnie będą korzystne dla Was właśnie w tym momencie po odstawieniu, więc tam możecie sobie zobaczyć, bo postaram się, żeby ten wpis był jak najbardziej rozszerzony. Więc taką kozieradkę razem z kwiatem koniczyny po prostu zalewamy wrzątkiem albo gotujemy, zależnie od tego, jak stężony roztwór chcemy uzyskać. Przelewamy sobie do jakiejś fajnej buteleczki z wygodnym aplikatorem i stosujemy nawet codziennie, ponieważ ta wcierka będzie tylko wywarem. Ja trzymam taką wcierkę w lodówce przez 2, maksymalnie 3 dni, więc musimy przygotowywać ją na bieżąco. To jest oczywiście minus, ale niewielki, biorąc pod uwagę działanie i ten zbawienny wpływ na włosy. Myślę, że takich świadectw, jeśli chodzi o kozieradkę, znajdziecie mnóstwo, natomiast właśnie ta czerwona koniczyna jest bardzo, bardzo cennym dodatkiem, wydaje mi się takim kluczowym akurat w tej sytuacji, kiedy nasze włosy wypadają po odstawieniu hormonu. Oczywiście takie herbatki z czerwonej koniczyny możemy też pić. One powinny nam pomóc, szczególnie jeśli mamy na przykład problem
z bolesnymi cyklami, które się po tym odstawieniu jakoś, nie wiem, pojawiły. One się przez długi czas lubiły nie pojawiać. Czasem trzeba czekać na taki pierwszy cykl po odstawieniu, nawet 2 miesiące, czasem więcej. To jest całkowicie normalne, te hormony muszą dojść do ładu. Natomiast jeśli chodzi o kosmetyki, w których czerwona kończyna jeszcze się pojawia, to chciałam Wam polecić bardzo fajny szampon. To są kosmetyki dla, i to jest koniczynowa włosy Make'a. Z tej serii chyba są też jeszcze jakieś 2 albo 3 inne kosmetyki. Natomiast ten szampon myślę, że będzie bardzo fajnym dodatkiem do takiej kuracji. I generalnie też polecam go Waszym mamom, jeśli one mają właśnie problemy z wypadaniem od strony, nie wiem, jakiejś menopauzy i tak dalej. Oprócz tego, taką rzeczą, która może nam też pomóc poniekąd z cerą, ale też z wypadaniem, będzie najzwyklejsza mięta, która obniża troszeczkę poziomy testosteronu, a w takiej sytuacji, kiedy ta równowaga hormonalna po odstawieniu jest zaburzona, to najczęściej dzieje się to niestety na korzyść testosteronu, dlatego też często pojawiają się na naszej twarzy różne niedoskonałości. I taka mięta pita, no nie wiem, 1-2 razy dziennie w ciągu dnia potrafi bardzo pomóc. Ale mięta stosowana też w obrębie skóry głowy, na przykład w postaci olejku miętowego, albo chociażby w wcierki, tutaj polecam Wam bardzo wcierkę z nowej kosmetyki, to jest serum do skóry głowy, mniej problemów, więcej włosów, która ma bardzo prosty skład i tutaj podstawą jest właśnie mięta, mniej keratyna, z tego co pamiętam. Taka mięta w takiej formie może być, jakby wiecie, stosowana zewnętrznie, też bardzo, bardzo pomocna. Jeśli chcecie działać już w ten sposób, to oczywiście do swojego wybaru właśnie z kozielatki i czerwonej koniczyny możecie też swobodnie dorzucić miętę i myślę, że w ten sposób będziecie miały tutaj załatwione wszystko w jednym. Natomiast tą wcierkę ja osobiście bardzo lubię. Jedyną wadą jest to, że po jakimś czasie od otwarcia troszkę traci moc, ale używanie na przykład, nie wiem, olejku miętowego z olejkiem rozmarynowym jest też bardzo, bardzo fajną opcją. Dobra wiadomość jest taka, że nasz organizm dąży do homeostazy, więc on tak naprawdę chce zrobić porządek z tą własną produkcją hormonów w momencie, kiedy już nie jest zależny od hormonów syntetycznych i wszystkie efekty uboczne, jakich możemy doświadczyć, te, z którymi tak się borykamy i które spędzają nam sens powiek, to są zawsze stany przejściowe, jeśli tylko odpowiednio ogarniemy dietę, cały styl życia i tak dalej. Istnieje dużo ziół, które mogą nam pomóc przywrócić równowagę hormonalną szybciej. To jest troszeczkę temat na osobny filmik lub post. Jeśli chcecie, żeby taki się pojawił, to napiszcie w komentarzach. Natomiast ja nie jestem lekarzem, więc generalnie nie mogę tutaj Wam nic doradzać, ale jeśli ja sama nie chciałabym na przykład korzystać z ziół, to włączyłabym do mojej diety 2 oleje, które są bardzo cenne. O olejku z wiesiołka na kanale jest już cały film, więc jeśli jesteście tutaj nowe i może oglądacie mnie pierwszy raz, to będziecie miały na dole link w opisie. Olejek z wiesiołka jest naprawdę fenomenalny i genialnie działa, radzi sobie, jakby wiecie, w takich problemach, kiedy tutaj nasze hormony są troszkę w rozsypce. Drugim genialnym olejem jest olej rokitnikowy, o którym jeszcze nie robiłam filmu, ale na pewno taki film i post na blogu niedługo się pojawi, ponieważ to jest rzecz, którą jestem absolutnie zachwycona. To jest olej rokitnikowy, tutaj mam taki polski Pro Active, a tutaj mam olejek z iHerba. Oba są tak naprawdę świetne. U nas jest też taka grupa na Facebooku, nazywa się Rokitniki Przyjaciele i tam Pan produkuje swój własny olej z rokitnika, z owoców i z pestek, więc jeśli szukacie czegoś takiego naprawdę dobrej jakości i chcecie kupić tego troszeczkę więcej, bo te tabletki są akurat bardzo malutkie, to polecam tam popytać na tej grupie i tam poczynić takie zakupy. Natomiast olej z rokitnika posiada bardzo podobne właściwości do oleju z wysiołka, jeśli chodzi o przywracanie kobiecej równowagi hormonalnej w momencie, kiedy mamy problemy z, jakby wiecie, z troszkę niższym estrogenem, więc znowu myślę, że mogę polecić go też Waszym mamom, jeśli mają problemy z menopauzą. Ciekawe, bardzo wiele kobiet stosuje olej z rokitnika przy suchościach pochwy i on tutaj sprawdza się naprawdę fenomenalnie, a poza tym ludzie stosują go też w syndromie suchego oka, więc tutaj też naprawdę działanie jest genialne i to po włosach też szybko widać.
pamiętajcie, że jeśli w tym momencie borykacie się z takim wypadaniem włosów po odstawieniu antykoncepcji, to nastawienie jest bardzo, bardzo ważne i tutaj nie ma powodów do strachu, ponieważ to jest, tak jak mówiłam, stan przejściowy i gwarantuję Wam, że wszystkie Wasze włosy odrosną pod warunkiem, że będziecie wspierać swój organizm w przywracaniu tej harmonii, równowagi. Warto się też przyjrzeć od takiej strony, może nie wiem, bardziej psychologicznej temu, jak czujemy się ze swoją kobiecością, jak możemy jakąś tą kobiecość w sobie rozwijać, jak możemy ją wspomagać, wspierać i tak dalej. Myślę, że też kontakt z innymi dziewczynami, które miały podobny problem, które się z nim jakoś uporały, których ten problem z czasem sam zniknął, tak jak u mnie, jest naprawdę bardzo, bardzo ważne i przede wszystkim nie denerwujcie się i nie ma co się martwić na zapas, ponieważ wszystkie Wasze włosy mogą bez problemu do Was wrócić. Generalnie wszystkie wcierki, które będziecie stosować, będą w dużym stopniu pomocne, więc jeśli nie uda Wam się znaleźć jakiejś takiej o idealnym składzie, ale macie na przykład w domu jakiś zapas super wcierek, to jak najbardziej stosujcie, właściwie wszystko to się da. Ważne jest też to, żeby po prostu być proaktywnym i też w ten sposób budować sobie jakiś spokój wewnętrzny i poczucie komfortu, bazując na tym, że coś po prostu w tym kierunku robimy. Że jeśli macie pytania, to oczywiście pisz, sama przez to przechodziłam, dlatego czuję trochę taką duchową potrzebę pomagania innym dziewczynom i kobietom w tego rodzaju problemach. Jeśli ten film Wam się podobał, jakoś Wam pomógł, będzie mi bardzo miło, jeśli dacie łapkę w górę, łapkę w dół, tutaj macie całkowitą dowolność, ale cudownie by było też, gdybyście mogły zostawić komentarz dla algorytmu YouTube'a lub jakikolwiek inny, na jaki macie ochotę. Ja już Wam ślicznie dziękuję, do zobaczenia w następnym filmie. Buziaki!